Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Final Fantasy X. Ostatnim razem komp mi dwa razy skraszował, kiedy próbowałem nagrać ten odcinek, więc nagrywam go po raz trzeci. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ lubię to, co nadchodzi w najbliższym czasie. I ona musi próbować go odesłać. Zastanawiam się, czy to zadziała. Może nie będzie się tego spodziewał? Aha, tak, Seymour, nie będzie się czegoś takiego spodziewał. No dobra. Dlatego zastanawiam się, czy mogę komuś dać jakiś inny typ overdrive, który by mu się bardziej przydał. Set mode. Comrade. To jest ustawione. Wakama Stoic. W sumie Warrior bardziej mu się przydał. Podobnie jak jemu. Slayer i Victor nie są aż takie przydatne. Przynajmniej podczas walk takich normalniejszych typu walki z bossami. Tak czy jej, uratujemy Yuni, nas nie powstrzyma! W to jakoś też nie wierzę. Czy kiedykolwiek widzieliście scenę, gdzie grupka bohaterów wpada i ratuje bez żadnego problemu? Bo ja nie. Ale co, ja się znam. Może teraz będzie inaczej. Co się tutaj dzieje? Jesteśmy atakowani od środka. Część z gładu, którzy zaatakowali dom, dostała się na pokład. Jesteś cholernie spokojny, jeśli odchodzi. Cóż, jestem zazwyczaj, ogólnie jestem spokojny. Biesy, nie ma nic do zrobienia, jak tylko zniszczyć statek i zejść na ziemię. Że co? To nie było logiczne. Musisz nauczyć się trochę dystansu, dziadku. Jeżeli zniszczysz statek, nie możemy uratować Unii. Został biesy nam, profesjonalistom. Poczujmy się jak Domestos, który zabija zarazki. Riku, masz naprawdę wspaniałych przyjaciół. Tak sądzę. Powodzenia. Okej, okay, mamy błogosławieństwo Rina, więc na pewno nic nam nie grozi. Haha. Przy okazji, korzystając ze statystyki, wiem, że zazwyczaj pierwsze minuty ludzie jeszcze oglądają. Więc pozwolę sobie zadać pytanie. Czy chcecie oglądać, jak zdobywam owe zajwy łaki? Jeżeli zastanawiacie się, skąd takie głupie pytanie, odpowiedź jest dosyć prosta. Zdobywa się je poprzez wygrywanie turniejów Blitzballa. Jeżeli chcecie oglądać, jak gram takowe turnieje, to cóż, zrobię to. Jeżeli nie chcecie, to wam tego oszczędzę. Bo sam nie przypadam za blitzbolem osobiście. I uwaga, uwaga! Odwrócone sterowanie, yeah! Mam nadzieję, że tym razem mi się nie zwiesi. Jak na razie wszystko jest jak najlepszej drodze, żeby tak się stało. Swoją drogą, nie wiem, czy zdążyłem się pochwalić, ale chyba nie. Szlak, chcę tylko przejść. Nie wiem, czy zdążyłem się pochwalić, ale nie ma już wymówki, żeby nie grać Final Fantasy VII. O, to naprawdę rzadki widok. Wow, co to za wielkie bydle? Co to jest? Strażniczy jaszczur, Evey. Wielka święta bestia. Strażnik bywał. Demon powitalny gryzie. Ej, ale to oznacza, że jesteśmy blisko BWL! Riko, słyszysz mnie? Będziemy walczyć z tym czymś! Goddammit. Nie, co się stało? Iście! Nie. No i znowu zaczyna, no. I znowu to samo. A, przewodnik żąda wysokiej ceny. No. Momencik. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nic się nie stało, jeśli chodzi o nagrywanie dźwięku. Bo jeżeli coś się stało... Cześć, Rin. Otwórz wejście, będziemy walczyć. Evey jest naprawdę potężna. Bądźcie dobrze przygotowani. Mamy jeszcze płacić?
Jeżeli przegram, ty też zginiesz, stary. Wierzę w wasze zwycięstwo. Dzięki, wiesz? Jakie to miłe. Wierzą w nas tak bardzo, że nie przyjmują do wiadomości, że możemy zginąć. Anyways, wychodzimy na pokład, gdzie będziemy walczyć z wielkim jaszczurem, strażnikiem BWL. Gigantyczną bestią, porównywalną wręcz do Eonów. Evrey! Swoją drogą, Evrey to ona. Miejcie to na uwadze. I ta walka jest naprawdę dosyć interesująca. Zapomniałem zmienić broni, czego będę żałował. Ja zaraz wytłumaczę dlaczego. Musimy trzymać się na dystans, chłopaki, ale nie możemy pozwolić się odlecieć zbyt daleko. Musicie powiedzieć mi, kiedy chcecie się przybliżyć. Okej. Albo oddalić, jak to woli. Wow, wow, wow. Jakie to bydle. Serio. Ale powiedzcie mi szybko, wiecie, ten słon nie jest zbyt zwinny. Okej, ja będę dowodził. Ta, jasne, sam będziesz dowodził. Już żadnie ci nie pozwoliła. Okej, i rozpocznijmy walkę z Evrey. Walkę, która ma swoją drogą normalną muzykę walki z bossem. Co niezbyt przypadło mi do gustu, ale co, ja mam do gadania. Okej, sterowanie statkiem polega na dwóch komendach. Przybliżenia się i oddalenia się. Tylko Riku i Shinji mogą wydawać te komendy. I jeżeli wydamy komendę, to Seed ruszy statkiem przy swojej następnej turze. A Seed ma oddzielne tury, które dostaje chyba raz na jakieś 6 czy 7 tur reszty. Można anulować komendę, którą się wydało, ile wpadniemy akurat z nią. To bolało. Słówko o Evrey. Jest naprawdę potężna bestia i trzeba mieć to na uwadze. Jest ona... O, Mental Break działa, nie wierzę. Jest ona odporna na wszystkie żywioły, jakich możemy w tej chwili użyć. Więc... cóż... Nasze bronie, które zadają obrażenia w zależności od żywiołów, nie będą dla nas zbyt użyteczne. Stąd też zresztą moje wspomnienie o tym, że źle zrobiłem nie zmieniając broni. Używa ona wielu silnych ataków, co należy mieć na uwadze. Okej, haste na Orona. Wchodzi Łaka. Ją. Oh yeah. Wchodzi Kimari. Jeez. Tak, i będę sobie w tej chwili podbijał statystyki w momencie, kiedy Evrey jest daleko. Okej, okay. Atakuję wszystkim, co mam. Kierowane rakiety, ahaha. Jeżeli dobrze naliczyłem 12 ciosów po 200 obrażeń, 2-4, stanie tak źle. Zostały nam jeszcze dwie salwy, których nie wiem nawet, czy wykorzystam. Okej, okay, Łaka, dostajesz hejsta. I kolejny Photon Spray. Problem w tej walce polega na tym, że nie mamy Yuny do dyspozycji, a przydałaby się, wiecie? Ktoś by się jednak przydał do leczenia, jakby na to nie patrzeć. Okej... A skoro już przy tym jesteśmy... High Potion! Okej, ty jeszcze rzucisz hejs na Kimariego. I możemy tak się bawić. Cheers! Riku, chodź tu. Wpadamy na niego. A co? Photon Spray po raz kolejny. Jeżeli znowu oberwiesz Shinji, to chyba uleczy całą drużynę. Przy najbliższej możliwej okazji. Au. Goddammit. Okej, kogo ja chciałem tutaj sprowadzić w takim razie? Jeszcze jedno cheer. Okej, i teraz
Nie to, tylko... co ja chciałem? Atakować nie mogę, więc zmienię sobie broń. To na co mogę? Na coś, co mi doda siły i nie ma jednocześnie... Chodzi mi o to, że na coś, co doda mi siły i nie ma jednocześnie... ataku żywiołowego. Taki Brotherhood, który daje mi spada 15% do siły, ale... ma jeszcze Lotus Strike, dzięki czemu nasze obrażenia są znacznie mniejsze, niż byśmy mogli tego oczekiwać. Okej, okay, podlatujemy do Evry. Tylko po to, żeby za chwilę dostać pierdziel. Takie optymistyczne podejście, rozumiecie. Jeszcze raz się nacieszmy. Okej, okay, i Riku teraz może nas uleczyć. Tylko gdzie są misturki Albet? Leczenie wszystkich, yeah! Tak swoją drogą, zastanawialiście się może, ile może zadawać obrażenie na zwykła postać? Aż 400, nie jest tak źle. Z czystej ciekawości, czy Auron ma haste? To mnie w tej chwili najbardziej ciekawi. Armor break, który nie działa, na szkoda. Darkbuster! Yeah! To u mnie ma haste tak w ogóle, wszyscy. Ja to mogę się bawić. No i tak po 2600 powoli. O, nie specyfikuj mi tylko nikogo ważnego. O, łaka. God damn you. I co ja mam teraz z nim zrobić? Na pewno wchodzi overdrive, tego jestem pewien. Great! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Całkiem sporo obrażeń musiałem zdać, skoro dokładnie ile to nie wiem, gdzie mam soft. Najgorsze jest to, że wraz z nałożeniem stosu petrification na nas, Evry tak jakby z autom... wróćcie. Postać, która z tego oberwie z automatu traci wszystkie bonusy, które miała. I dzięki czemu... no super, haste. No super, jasne. Ma ktoś dispela u mnie? Nie. Szkoda, przydałby się. Okej. Łaka, chodź tu. Jeszcze raz, Darkbuster! A-a, przygotowuję się do Poison Breath, nie podoba mi się to. Kiedy Sith maturę? Za późno. Czokolwiek byście nie mówili, za późno. Okej. Okay. Teraz muszę coś zrobić. Jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno. Nie no, otruć się go nie opłaca. No co tam? Mam mental breaka, może coś mu zadam. 770, szacuj. O, poison death. I to jest powód, dla którego chcemy się odsuwać od Evry. God damn it. O bra, teraz tak, ty się odtruwasz. Ty się odtruwasz. Chociaż nie, czekaj. Żebym to ja wiedział, ile Evry ma HP. Jestem nie, że powiem, że się przez to zginie, ale... no, overkill. Wow, 20 HP! God damn it! Nie ma tak jak mieć dużo za dużo szczęścia, panowie. Ale cóż, ja tam narzekać nie będę. Cholera, traci moc! Ej! Widzę BWL! 8000 stop! Hell yeah! Dwie sfery czarnej magii. I uwaga, panowie i panie! Lecimy prosto na BWL! Co z tego, że się dymimy?
I zostawiam wielką czarną smugę, dzięki której na pewno nas nie widać. No gdzie nas by mogło było widać? Nas by mogło być widać, o. Uspokójcie się z tym ślubem, do niego nie ma prawa dojść, okej? Okay. Czy ktoś ma jakiś sprzeciw? Tak, ja mam sprzeciw! Może to nie mam do gadania, jestem trochę za daleko. No. Juna, nie rób tego! Błagam, nie rób tego! To będzie najgłupsza rzecz, którą zrobisz w całym swoim życiu. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę? Najwyraźniej nie, bo idzie. Well. No, co to było? Anyways. Ej, uwielbiam tę melodię. Ognia! I don't care, nigdy mnie nie traficie, ha ha ha. Chodź! Co tego pamiętajcie o podstawowej zasadzie? Takiego wielkiego statku nie da się trafić. Widzicie choćby jedną najmniejszą rysę? O tym, że postaci nie zafiają, to już w ogóle nie wspomina, bo to oczywista oczywistość. I to nawet niekoniecznie w JRPG-ach. Tylko w każdej grze. Okej. Okay. Stój, Juna. Bo coś się stanie. Sądzę, że takim mniej więcej podejście ma Simor. Juna! Nie uciekać! Okej. Okay. Teraz korzystając z okazji, wypadałoby podleczyć moje nędzne 20 HP. Chodź. Nie czepiajmy się do drobnych szczegółów, co? Aha. Ale to dopiero zaraz. Daj ci momencik. Co to jest? Jeśli mogę spytać. Mag. Miło. Ups, chyba przeskoczyłem. A co tam? Extra speed. Tego mi właśnie było trzeba. A nie wiem, tak będą się tam zejść. Okej, to wszyscy, więc jeszcze tylko się nieco podleczę. I widzimy się w kolejnym odcinku serii. Zagramy Final Fantasy X, kiedy to rozwalimy to przyjęcie weselne Simurowi. Do tego czasu trzymaj się ciepło. Cześć!